Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Kompozycje i dekoracje roślinne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Od wieków dostrzegano istotę barw i przypisywano im odpowiednie właściwości i znaczenie. Teraz zapoznasz się z symboliką przypisywaną poszczególnym barwom. Barwa stanowi jedną z elementarnych cech opisujących rośliny i kompozycje roślinne. Umiejętność dobierania, a także kontrastowania odpowiednich barw pozwala na łatwiejszą komunikację z odbiorcą. Barwa ma nie tylko znaczenie estetyczne, ale także symboliczne, daje możliwość wyrażenia emocji. Symbolika barwy białej i czarnej. Biała kontrastuje z ciemnymi kolorami, optycznie powiększa objętość. Symbolizuje szlachetność, czystość, świeżość, niewinność. Najczęściej kompozycje złożone z białych kwiatów możemy zobaczyć na ślubach, chrztach, pogrzebach. Czarna kontrastuje z jasnymi kolorami, pomniejsza objętość. Najczęściej kojarzy się ze smutkiem, żałobą, żalem, śmiercią. Z drugiej strony symbolizuje powagę, elegancję i wytworność. Ma jedynie zastosowanie na bardzo ważnych uroczystościach typu pogrzeb, rocznica śmierci. Symbolika barwy żółtej, pomarańczowej i czerwonej. Żółta optycznie powiększa powierzchnię. Niesie za sobą energię, słońce i ciepło. Symbolizuje zazdrość i jadowitość, ale także radość życia, szczęście, wiedzę. Jest jak złoto symbolem bogactwa, dostatniego życia. Bukiety z żółtych kwiatów wręczane są na zakończenie studiów. Obronę pracy doktorskiej w okresie letnim dekoruje się nimi mieszkania, aby wnieść trochę energii. Największe zastosowanie ma jednak w kompozycjach wielkanocnych. Przykładowe rośliny, cytryna zwyczajna, pierwiosnek wyniosły. Pomarańczowa symbolizuje optymizm, wyzwala pozytywną energię, kojarzy się z ciepłem, słońcem, jest kolorem ognia i kolorem jesieni. Pomarańczowy jest kolorem bardzo popularnym we florystyce jesiennej, kompozycjach z udziałem warzyw, kompozycjach z kolorowych liści, bukietach jesiennych, dekoracjach na święto Halloween. Przykładowe rośliny: złotokap zwyczajny, szafran złocisty, pomarańcza słodka. Czerwona najsilniej pobudza ludzkie oko, kojarzy się z wigorem, żarem, miłością, namiętnością, a także męczeństwem, krwią i zbrodnią. Użyta w dużej ilości może wywołać agresję. Kolor ten dominuje na ulicach w okresie Bożego Narodzenia oraz walentynek. Bukiety z czerwonych kwiatów wręczane są jako symbol miłości podczas oświadczeń i rocznic ślubu. W połączeniu z białymi tworzą kompozycje na uroczystości państwowe i rocznicowe. Przykładowe rośliny: mak polny, nasturcja większa. Symbolika barwy fioletowej, zielonej i niebieskiej. Fioletowa symbolizuje powagę, godność, dostojeństwo, tajemnice, ale także luksus. Działa przygnębiająco, napawa melancholią, wnosi chłód do otoczenia, ułatwia zasypianie. Służy do dekoracji ołtarzy, może stanowić kompozycję do sypialni. Przykładowa roślina: heliotrop peruwiański. Zielona, łagodna. Niesie za sobą ukojenie, uspokaja. Jasna zieleń ożywia. Ciemna wywołuje wrażenie chłodu. Symbolizuje młodość, życie, nadzieję, tęsknotę. Jako symbol odradzającego się życia znajduje zastosowanie w kompozycjach wielkanocnych, kompozycjach naturalistycznych. Przykładowe rośliny: cispospolity i zielone liście. Niebieska, zimna, odwołuje się do wody i lodu. Kojarzy się z tęsknotą, smutkiem, melancholią, ale także wiernością i szlachetnością. Znajduje zastosowanie w dekoracjach kościelnych, w bukietach symbolizujących przyjaźń, w kompozycjach dla ludzi starszych. Przykładowa roślina: haber bławatek. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.